załóżmy, że mamy następujący układ elektryczny tutaj zgodnie z tym schematem. Tu jest kondensator, C1, węzeł A, tutaj mamy rezystor R1, tutaj węzeł B, siła elektromotoryczna E1 i rezystancja wewnętrzna RW1, kolejny węzeł D, znowuż mamy rezystancję R2. No, w tej gałęzi tutaj rezystancja wewnętrzna tej siły elektromotorycznej E2, więc tutaj RW2, tutaj węzeł F, jeszcze jedna gałąź, tutaj mamy rezystor, kondensator, no, załóżmy, że mamy następujący układ tutaj elektryczny, to jest tego schemat, poszczególne siły elektromotoryczne, tutaj ich rezystancje wewnętrzne odpowiednio RW1 i RW2, rezystory R1, R2, kondensatory C1, C2, węzły A, B, no niech tu będzie D, F, no i oczka to jako pierwsze i obieg od razu tutaj dodatni, zaznaczymy to jako drugie, też z obiegiem dodatnim, i tutaj jako trzecie, też tutaj z obiegiem dodatnim, zaznaczmy też spadki napięć i prądy. To jest tak, tu jest prąd, niech tu będzie I1, ten prąd I1 rozpływa się tutaj do tej dwóch gałęzi, no tak ogólnie rzecz biorąc, teoretycznie, więc tutaj na I2 oraz prąd I3, tylko mówię ogólnie teoretycznie, bo tutaj cały układ dotyczy prądu stałego, a tu jest kondensator, który stanowi przerwę w tej gałęzi, więc faktycznie teraz ten prąd I3 jest zerowy, więc prąd I1 jest równy prądowi I2. I tym samym tutaj znowuż mamy prąd I1. Ale ten prąd tutaj jako I1 i tak byśmy zaznaczyli w tym, bo one tutaj, ten I2 oraz I3 spotykają się tutaj w tym węźle F, w tym oznaczeniu, więc tutaj znowuż mamy tą sytuację, że I1 dopływa do węzła B, a od B I4 tutaj jest I5. Chociaż tutaj od razu widzimy, że jest kondensator w tej gałęzi, który stanowi przerwę, więc ten I5 też jest zerowy. No i teraz spadki napięć. Na R1 to jest U1, ale tutaj U1. Tutaj prąd w ten
tym, w tą stronę płynie, więc tutaj na R2 spadek U2, w tą stronę zastrzałkowany na RW1. No to przeciwną stronę strzałkujemy niż prąd płynie, więc tu jest U, ale od W1. No tutaj z kolei prąd w tą stronę, więc przeciwno jest zastrzałkowany spadek napięcia U jako W2 na tym rezystorze. Teraz co mamy dane w zadaniu i co mamy obliczyć? Mamy podaną wartość rezystancji wewnętrznej RW1, która wynosi 8 ohmów. Rezystancji wewnętrznej RW2, która wynosi 15 ohmów. Mamy podane wartości rezystancji R1, która wynosi 5 ohmów. R2, która wynosi 6 ohmów. Mamy podane wartości sił elektromotorycznych E1 równa się 100 V, E2 120 V. No i teraz pytają się nas w zadaniu, jaki jest spadek napięcia na tych dwóch kondensatorach, czyli U na C1 równa się znak zapytania i U na C2 równa się znak zapytania, przy czym odpowiedzi te mamy podać z dokładnością do 0,01 V, zakładając, że te wartości tutaj podane w zadaniu są całkowicie. Jeszcze raz spójrzmy na nasz schemat. Mamy obliczyć spadek napięcia na C1 i na C2. Ale skoro kondensator stanowi przerwę w obwodzie, więc w tej gałęzi prąd nie płynie, to znaczy, że ten prąd I1 płynie tylko przez tą gałąź, więc ten spadek napięcia jest taki sam, pod jakim napięciem jest ten kondensator, ponieważ z kolei tu jest układ równoległy. Ta gałąź i ta gałąź. Tu mają te wspólne węzły. Więc można obliczyć spadek napięcia na R1, czyli to napięcie, i ono będzie takie same właśnie jak przez nas szukane C1. Analogicznie z tej strony tutaj mamy schemat. Tu też jest układ równoległy, kondensator tutaj i ten rezystor, one są tutaj w tym połączeniu równoległym, tutaj mają te wspólne węzły D oraz F, tędy prąd nie płynie, bo kondensator stanowi przerwę, to tylko tędy, więc jeżeli obliczymy spadek napięcia na R2, to on będzie równy spadkowi napięcia na C2. I teraz, żeby obliczyć spadek napięcia zarówno tutaj na R1, jak i R2, w czasie, kiedy znamy rezystancje R1, R2, bo one są podane w danym zadaniu, to trzeba obliczyć jeszcze prąd, bo tutaj jest, płynie ten prąd I1, bo on faktycznie jest zaznaczony, że I4, ale on jest równy prądowi I1, o czym przed chwilą mówiłem, i z tej strony prąd I2 jest równy prądowi I1. Czyli obliczając prąd I1 pod względem wartości, który płynie przez te dwa tutaj rezystory, będziemy mogli obliczyć te spadki napięć, które równe są iloczynom rezystancji i wartości prądu. Więc tutaj będzie I1 razy R1 jako ta wartość U1, a tutaj będzie R2 razy I1 jako wartość U2. Czyli teraz musimy obliczyć prąd I1. Dlatego
Dla tego środkowego tutaj oczka drugiego sporządzimy równanie na podstawie drugiego prawa Kirchhoffa, o którym mówi, że algebraiczna suma wszystkich napięć w oczku jest równa 0, czyli tych napięć źródłowych i odbiornikowych. No i dlatego tutaj niezbędne jest to równanie, gdzie będziemy mieli przy takim zaznaczonym tutaj dodatnim obiegu, że E1, bo tutaj zwroty są przeciwne, więc będzie minus UW1. Tu zwroty przeciwne, zastrzałkowany jest spadek napięcia i obieg dodatni w oczku. Więc minus U2, te zwroty przeciwne, i tu zwroty przeciwne, to UW2 z obiegiem dodatnim w oczku, więc będzie znowuż minus UW2 i analogicznie tutaj minus U1. Już te zwroty też są przeciwne, no i to trzeba teraz zapisać. No więc tutaj drugie prawo Kirchhoffa dla tego drugiego oczka. Jeszcze raz, tu jest plus E1 i tu jest plus też E2. E1 plus E2 i tak jak mówiłem, minus UW1 minus U2 minus UW2 i minus U1 równa się 0. Tylko zastanówmy się, czemu się równają te napięcia U z poszczególnymi tutaj indeksami. To UW1 jest iloczynem rezystancji RW1 i prądu I1. Więc tu na razie bez zmian E1 plus E2 minus właśnie to UW1, czyli RW1 razy I1. Czemu się równa tutaj U2? U2, więc tutaj również to sprawa oma. R2 razy I2. R2 I2. Tutaj mamy minus. I tutaj jest UW2. UW2. Więc tutaj tak samo. RW2 razy I1. RW2 razy I1. No i jeszcze pozostała ta wartość U1 z minus, bo to jest na początku. I U1. Więc tutaj również mamy R1 razy. Tutaj jest I4. Więc mamy R1 razy I4. Równa się 0. No ale pamiętamy, że I2 równa się I1 oraz I4 równa się I1. Więc to równanie, jeszcze raz tutaj zapiszę, tylko zamiast prądów I2 oraz I4, I2 oraz I4, napiszę I1, żeby mieć tylko jedną niewiadomą, czyli E1 plus E2 minus RW1 I1, ta wartość, minus R2, no i teraz tu za I2 wstawię I1, minus RW2 I1, to jest ta część, i tutaj zamiast I4 wstawię I1, czyli minus R1 I1, no i to się równa 0. No i teraz trzeba tutaj wyłączyć I1 przed nawias. No, czyli
tutaj mamy na razie ta część ciągle bez zmian, więc E1 plus E2 minus, no i tutaj I1 przed nawiasem, więc zostaje RW1, tutaj jest R2, tutaj jest RW2, no i tutaj jest R1 równa się 0. No i tutaj całą tą część przeniosę na drugą stronę, więc zmieni się znak, a potem to równanie zamienię stronami. No i żeby to było takie bardziej obrazowe, więc może to w ten sposób tutaj I1 od razu już to zrobię. Na razie nie wykonując pozostałych działań, czyli mamy I1 razy tutaj cała ta część, R2 plus RW2 plus R1 równa się teraz tutaj części E1 plus E2. No i teraz można już przedstawić I1 jako I1 jako iloraz całej tej części przez tą prawą stronę. Czyli po prostu całe to równanie dzielimy przez tą wartość tutaj w nawiasach. I stąd otrzymujemy, że I1 równa się E1 plus E2 przez RW1 plus R2 plus RW2 plus R1. I to jest wartość tego prądu I1. Popatrzmy jeszcze raz, tutaj właśnie mamy obliczyć to UC1, które jest, tak jak poprzednio mówiłem, równe U1. Więc UC1 jest równe U1. A U1 równa się to U1, sprawa oma, jako iloczyn R1 razy I4. Czyli R1 razy I4. Ale wiemy, że I4 to się równa I1. W takim razie to samo tutaj równanie wygląda: U1 równa się R1, ale zamiast I4 napiszemy I1. A że U1 równa się UC1, a U1 taką wartość, czyli ostatecznie tutaj mamy UC1. To się równa do tej tutaj wartości R1 razy I1. I analogicznie w odniesieniu tutaj do UC2, gdzie UC2 się równa spadkowi tutaj napięcia na R2, bo to jest układ równoległy, więc równa się U2. A U2, sprawa oma, to U2 to się równa R2 razy ten prąd, który płynie przez dany rezystor, czyli R2 razy I2. R2 razy I2. Ale tu też pamiętamy, że I2 równa się temu prądowi I1, bo przez tą część prąd nie płynie, bo to jest przerwa w obwodzie. Czyli to I2 równa się I1. Czyli ten tutaj, to równanie, ten tutaj wzór, możemy napisać, że U2 równa się R2 razy I1. Więc U2 równa się R2 razy I1. Czyli UC2, bo UC2 z kolei równa się U2, a U2 równa się o tą wartość. Czyli to UC2 równa się R2 razy I1.
czyli już możemy podstawiać tutaj do tego wzoru odpowiednie wartości, no i obliczyć te spadki napięcia. QC1, wiemy, to się równa R1 razy I1, a I1 obliczyliśmy. Na razie tutaj na wyrażeniach ogólnych, czyli jeszcze raz UC1, skoro równa się R1 razy I1, gdzie I1 to jest właśnie ta wartość, czyli równa się R1 razy E1 plus E2, i tu mamy RW1 plus R2 plus RW2 plus R1. No tutaj dodatkowo zwrócę uwagę, że w takich sytuacjach należy tą kropkę stawiać, bo czasami okazuje się, że w sytuacjach, w których są jakieś wyrażenia niemianowane, no jakieś liczby, ułamki, to może być tak, że na przykład tu będzie liczba całkowita, no jakby tu na przykład było 2, a tu wyjdzie 1/2. I bez stawiania tej kropki, to by wtedy okazało się, że to jest ułamek mieszany 2 i 1/2. A tu mamy mnożenie. I wynik wtedy byłby błędny. Tutaj już wracając tutaj do tego wyrażenia. Może tak napiszę, UC1 równa się, no i teraz trzeba podstawić te wartości, które mamy w zadaniu. A R1 wynosi 5 ohmów razy, no i tutaj mamy wartości E1 odpowiednio E2, czyli w voltach 100 plus 120. I te poszczególne wartości RW1, R2, RW2 oraz R1 wynoszą 8 plus 6 plus 15 plus 5, a to się równa 5 tutaj razy 220 34. To się równa przybliżeniu 32,35 V. Czyli jeszcze raz to napiszę, UC1 równa się 32,35. Wartość oczywiście w voltach. Mamy jeszcze obliczyć UC2. No i tutaj nasze UC2 równa się iloczynowi R2 i I1. R2 mamy podane w danych w zadaniu, a I1, no tutaj przedstawia się w ten sposób, więc trzeba to zapisać, że UC2, jeszcze raz to przepiszę, równa się R2 razy I1, czyli równa się to R2 razy tylko I1, zgodnie o tutaj z tą wartością, czyli E1 plus E2. No i w mianowniku mamy RW1 plus R2 plus RW2 i plus R1. No i teraz trzeba podstawić te wartości. No jeszcze raz tutaj UC2 równa się R2, to jest 6 ohmów. No i teraz wartości tutaj tych sił elektromotorycznych. Więc U
C2 się równa, R2 wynosi 6 ohmów razy wartości sił elektromotorycznych E1 i E2. Tutaj odpowiednio jest 100, taka wartość, plus 120. No i w mianowniku mamy 8 plus 6 plus 15 plus 5. To są znane już w zadaniu wartości. A więc to się równa 6 razy. I tutaj ta wartość to jest 220 przez 34. No to równa się w przybliżeniu 30. 8,82 V. Jeszcze raz to napiszę. UC2 równa się 38,82 V. I to jest ten drugi spadek napięcia. Czyli na tym drugim kondensatorze C2 wartości podane zgodnie z dokładnością wymaganą w zadaniu.